Awe, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagramy w Thieves. Z tej strony Andzia. No, udało się, okej. Punish me, mother. I've been bad. So bad. Wait! Don't... touch me. My leg hurts. What's the matter, General? Mummy a little too much for you. Don't ever speak of my mother like that again, you little whore! Ow! Get over here! Ow! What's going on here, General? No! That's it. Take your black tax and get out of my house. Touch her again, and I'll cut your balls off. Don't test me on this. You! Filthy rat. Ooh. I'm gonna kill you. Thief! You gotta be nice to me with that. You're gonna regret this. Uj, aj, 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 aj. Spryciarz. Duch, drapieżnik, u! Bez zabijania i ogłuszania. Okej. Stan kolekcji zaktualizowany. Co nowego w mieście? Uj. Tak? Chyba coś z naszym kumplem jest nie tak. Aj.
sisters! Too long has Baron... We'll show those tallow blacktops! Too long have the Watch smothered our cries for change, but they will hear us today! Our dawn is coming! What happened to the sloop sellers? Podkreślałbym był kołtliwcem. Baso, gdzie jesteś? Where is it? Where did they put it? It isn't here. No. What are you doing? Garrett! That book you obtained for me. It's gone! Where's Basso? The thief taker general dragged him off along with some of my graven. He's taken it. I should have known the Baron would do this. You're telling me my friend's been beaten and dragged, all because of that book? What's so important about it? It holds many secrets once thought to be lost. But within it, I believe, there is the key to saving this city, saving all of us from the gloom. And yet I know the Baron would not use it for such good. And now he has it! Basso knew that book was important! Lucky for you, it's still here then. Basso's no idiot. Fuck! Sounds like a good read. Where'd they take Basso? To the keep, but it's well guarded. You can't just walk in the door. That's good. I'm not a big fan of doors. It's not possible. Oh, wait. There may be a way. Słucham. Go on. Jake. Loyal, devoted to the cause, wanted to strike the Baron in his heart, so he's been studying the keep for some time. He knows a way in. How do I find this Jacob? Alas, the Baron has him chained up in Greystone as a message to those who might oppose him. Tortured, but alive. Ja bym mu powiedział, co się stało. Once I find my fence, I'll see about your graven. We're not so different, you and I. Garrett. You'll change. One day the people will thank you for that. You think too much of the people, Orion. Let's see if Orion's man, Jacob, knows anything. I'll find him at Greystone Plaza. Plac Piaskowców. Coś tam... Strada? Aha, to jest stare. Okej, zobaczymy, czy ten facet ma coś dla nas. Okej, co możemy mieć w magazynie? Mam 4-5, ogniste strzały moglibyśmy kupić, wonne strzały mamy dosyć, gazowe mamy też, strzały ze sznurem, ja potrzebuję definitywnie więcej z nich. Niepotrzebnie za dużo ich sprzedam. Sprzedaj. Wiesz, strzała ze sznurem kosztuje koszt 8, a tu... 15, no dobrze. Koszt ulepszenia artefakty, ciepło... artefaktów doszło, w cholerę. Ciepła kamizelka, zwiększa maksymalny poziom zdrowia, zwiększa maksymalną koncentrację. Kup sprzęt i ulepszenia, brzytwa, wyważenie łuku. Brzytwa. Narzędzie do wycinania obrazów, nożyce do drutu. Definitywnie brzytwę chcę kupić, ponieważ to jest podstawowe akcesorium. Nożyce do drutu tak samo, ponieważ to też jest podstawowe akcesorium.
Skórzane podbicie. Zwiększa wysokość, z której możesz bezpiecznie lądować. Ważenie łuku. Nie jest mi potrzebne, bo łuku bardzo rzadko używam, a jak już używam, to nie potrzebuję szybszego czasu przeładowania. Siła strzału łuku. Też nie używam, ponieważ bardziej jako narzędzie niż narzędzie do wszechstronnego użytku mi jest potrzebne niż do zabijania. Pojemność kołczanu nie jest aż takie. Wzmocnienie kaftanu może, ale jak już to skórzane podbicie byłoby najlepsze, zwiększa wysokość, to już akurat jest coś dobrego. Olejek do skór zmniejsza hałas, to jest jednak też coś dla mnie. Skórzane podbicie, olejek do skór, obrażenia pałką nie są potrzebne. Jakość wytrychów 150. Mogę sobie to kupić akurat spokojnie. Okej. Okay. A artefakty. Co tu są za artefakty? Ciepła kamizelka. Maksymalny poziom zdrowia. Okej. Okay. Szczęśliwa moneta. Zwiększa maksymalną koncentrację. Mam cenę maku. Cena wyposażenia. Ostre i ząbkowe, kołczan z mchu. Co też byłoby? Olejek ze szałwi bursztynowej, te też byłyby. Te trzy akurat byłyby coś ciekawego. Kołczan z mchu. Nie wydają odgłosu przy trafieniu. I tak mało ich używam, więc... Ale zmniejsza obrażenie oraz... Zmniejsza obrażenie związane z oparzeniami i pułapkami. Poproszę. Co tu mamy jeszcze? Jest nadal, mamy to, co mamy tutaj. Wzmocnienie kaftanu, skórzane podbicie. Jeszcze jakość wytrychów możemy zwiększyć. Artefakty 420 już będzie mnie to kosztować. Skołczan słuch, zmniejsza trafienie. Jakość wytrychów, wzmocnienie kaftanu. To też byłoby ciekawe ulepszenie. Jeśli bym kupił zwiększone wytrychy 420, czyli ja bym stracił 3, miałbym 299. Ja bym mógł sobie tylko kupić wieczny medalion i zalecenie lekarza. Co kijowy byłoby. Albo kupiłem wyważenie łuku, nie, pojemność kołczanu. Niekoniecznie, wzmocnienie kaftanu, jakość wytrychów. Jakość wytrychów jednak kupimy. I co tu mamy? Szczęśliwą monetę. Zwiększa maksymalną koncentrację, zmniejsza cenę maku i wieczny medalion. Zmniejsza szanse trafienia przez strzały wroga. Nie wiem. Myślę, że z wszystkich tych, co mi pozostały... Zobaczę jeszcze, czy ja coś, jakieś ulepszenie. Ogniste strzały. Bomba błyskowa by się też przydała. Oraz jedzenie. Okej, ten wieczny medalion kupimy. Come back soon. Okej. Thank you.
Targ kamieniarza, poproszę. Zakupy zostały wykonane i teraz rozumiem, na czym polega to DLC. Jestem ciekaw, gdybym kupił ją teraz i bym uzyskał gdzieś 2250 zł, bo 750, 700, tak, 2250 zł. Teraz ja muszę zobaczyć, co my tu mamy, zadania. Jak, gdzie jestem? Aha, ja jestem tutaj. Idź do placu. Idź na plac piaskowców. Zobaczymy, czy mogę iść. Chwileczka. Co to jest właściwie? Aha, to jest druga strona tego. Niestety dalej tędy nie mogę przejść. Więc zadania poproszę. Iść na plac piaskowców. Postęp gracza, statystyki, sprzęt ulepszenia. Śrubokręt, brzytwa, nożyce do grutu, skórzane podbicia. Jakość wytrychów. Artefakt. I wyposażenie. Dobrze. O, możemy jednak przycisnąć się. Okej, to jest innym... You heard him. Get out of here. We don't answer to the Baron's dogs. I hear voices in the dark. I hear the call of the crows. What do they say? What do they say? They speak Orion's message. They sing and scream of a glorious fire. They've gone crazy. What do we do? The city will blacken. I don't know. The Baron's machines will be destroyed. And when the smoke clears, the dawn will break. We'll breathe freely again out of the stink of Cinderfall. Przynęta, przyłącznik. Ja znam to miejsce, ja już tam byłem. Ja prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, no właśnie, bym mógł wykonać wreszcie te dwa drobne zadania. Okej, ktoś zostawia. You really think this doctor's brewing something better than the other shit-sop remedies people are selling? Let me ask you this. Would you buy a remedy from a man who's gone and caught the gloom himself? Aha, dobrze. To oznacza, że był jednak, była jednak możliwość przejścia na tą stronę, tylko ja nie wykorzystałem drugiego okna wtedy, jak ja tutaj robiłem porządki z doktorkiem. Jerky.
Nic to mi nie daje. Szyte ręcznie. Rzeczy szyte ręcznie obecnie. Ja powiem wam jedno. Jeansy szyte na... szyte ręcznie na dokładną sylwetkę klienta kosztują gdzieś ponad 600-800 zł. 600-800 zł w Polsce. Garnitury zależy... czy... Shove off, ragbag! This is a private party. If you're still here in 3 seconds, you're spending the night with the eels. One, two... I'm moving, sir. I'm moving. What's happened to this place? What's happened to this place? Friggin' rats and no show. Parę ciekawych rzeczy. I asked the eel biters for clothing, not putrid rags. What are those stains, anyway? Even the tailors found a way to milk the gloom for a profit. The fabric's rancid. I won't give you a single coin. Toss your place for valuables. Wait, wait. Let's not be hasty. Give me a moment and I'll arrange your payment. Get on with it. Okej, kilka ciekawych rzeczy. To sobie już odkręcimy. Jak delikatnie. What do we have here? Wurmo. End up a rat show, if I'm not careful. Where's he stashing his coin? Night's going on forever. For sport, no blacktops. Night's going on forever. End up a rat show if I'm not careful. Can't pick over your corpse.
was that moving about? Okej, tu jest... Friggin' hammers are clutching up. Okej. Tak sprawdzam obrazy na wszelki wypadek. Okay. Parę ciekawych rzeczy mamy, ale dlaczego stracić jest tutaj na dole? Podejrzewam, że tutaj jest safe. Okej, tutaj nie jest nic, tu też nic nie jest. No, safe. Co to jest? Test o rozciąganie tkaniny, lekkie naciąganie. No, teraz wytrycha mi dosyć szybko idzie. Sorry, Afonso. This hand has modeled its last glove.
I need a drink. Ciekaw jestem, gdzie ten właściciel poszedł, co tutaj chadzał od czasu do czasu. Nothing out of the docks. Possibly spitting red. Force znów zbieram. 228. Ale myślę, że będę celował teraz w to coś, co będzie nam nas wyciszać na głośniejszych powierzchnia. Maybe I'll sleep tonight. Okej, okay, a co w książeczce? Fiaszka, jeszcze ten puchar? Czaram, okej. Okay. Reyes Alfonso, przychody. Elder Ile, niespłacony, klient zmarł. Garnitury 8, bezimienie kra... Next. I'm starving. Something feels wrong. Za późno. Wyzwania złodziejskie. Zabici lub ogłoszeni wrogowie. Ukradni wszystkie łupy. 92. Ajajajajajajajaj. Teraz pomyślcie, jeśli ktoś ma włączone opcję, że jeśli zostanie zabity lub wykryty, esymutuje się misja, a w niektórych przypadkach cała kampania. What do they say? They speak Orion's message. They sing and scream of a glorious fire. They've gone crazy. What do we do? The city will blacken. I don't know. The Baron's machines will be destroyed. And when the smoke clears, the dawn will break. We'll breathe freely again out of the stink of Cinderfall. Fresh food and water for all and faith in a better future. But first, we must prove ourselves worthy. Stand together, friends. Reject the Blacktops. Spit on their laws. Okej. Okay. Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi. Dobrze, myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc na razie.